Witold Smolarczyk jest oficjalnie koordynatorem działań Jetfisha na rynku polskim, ale ponieważ pan Jarosław Cieszyński zaufał firmie Wodny Świat ze Śląska, więc właściwie jestem w tej chwili nie tylko koordynatorem działań Jetfisha na Polskę, ale właściwie jestem, można powiedzieć, jednym z członków całej ekipy Wodnego Świata. Bardzo młoda ekipa, firma bardzo dynamicznie rozwijająca się. Stawiamy na jakość, na uczciwość, na szybkość działania i myślimy, że tak cały czas będzie. Bardzo dobrze nam się współpracuje i bardzo dobrze nam się współpracuje z centralą czeską. Choć dopiero, powiedzmy, te wszystkie zmiany struktury, jak wiadomo, nastąpiły w lutym, w marcu, dlatego też nasza nieobecność na przykład na targach w Poznaniu i tak dalej. Działamy, będziemy działać i myślimy, że będziemy dynamicznie się rozwijać. Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem Vampire Bites i od, kto jeszcze mało wie, właściwie od 1 września, też drugiej czeskiej firmy Carp System, która nie ma nic wspólnego, tak jak Jetfish, powiedzmy, z kulkami, z miksami, z peletami. Carp System jest przede wszystkim producentem różnego rodzaju akcesorii wędkarskich. Od haczyków, poprzez jakieś plecionki, ledkory, nie ledkory, wszystkie te małe rzeczy, ale niezbędne, które musimy mieć na naszym wyposażeniu. Rzeczy dobrej jakości, autorytatywnie mogę to powiedzieć, za naprawdę niewielkie pieniądze. Wodny Świat mieści się na Śląsku, w miejscowości Orzech koło Świerklańca. Jest sklepem stacjonarnym, który oferuje nie tylko, powiedzmy, sprzęt karpiowy, ale od spławika, mówiąc żargonem wędkarskim, od spławika poprzez spinning, poprzez wędkarstwo sumowe, czyli właściwie wszystko dla każdego wędkarza wszystko mamy. Z nowościami na rok przyszły jest problem. Dlaczego? Dlatego, że Jetfish jest firmą, która specjalizuje się w produkcji, że tak brzydko powiem, żarcia dla karpi, tak? I niektóre rzeczy, które wyjdą na wiosnę, ja wiem, co wyjdzie, ale są testowane do końca roku, ponieważ sezon jeszcze trwa. I potem zimą dopiero decyduje się, co wchodzi do sprzedaży w przyszłym roku, prawda? Także ja tylko mogę powiedzieć ze swojej strony. Na pewno wyjdzie jakiś nowy miks, jak co roku. Wiem coś o żyłkach tych naszych sławnych czerwonych, które do tej pory były tylko w numeracji 030-035. Ze względu na bardzo dużo pytań klientów o cieńsze żyłki, czyli typowo do rzutu 025-028, wychodzimy naprzeciw, takie żyłki będą od wiosny. Będzie parę nowych smaków kulek serii Legend, na pewno będzie, będą jakieś nowe oleje w większych opakowaniach, bo to również klienci pytają, bo sugestie klientów są bardzo ważne, prawda, więc trzeba się dostosowywać. A o takich sprawach jak właśnie jakieś nowe miksy, coś tego, to dopiero jest to jeszcze w fazie testowania, dlatego nie mogę powiedzieć, bo nie wiadomo, czy na 100% to wejdzie. Vampire Bites są to przynęty, są to pelety, są to kulki, pop-upy, są to zalewy. Firma to jest holenderska firma, na którą też mamy wyłączność w Polsce. Też firma w Holandii powstała 2 lata temu, która też się rozwija, więc razem raczkujemy z tą firmą, prawda? No i myślimy, że tak małymi kroczkami pójdziemy do przodu. Stricto firma, można powiedzieć, która się zajmuje tylko i wyłącznie produkcją pożywienia dla karpi. Jetfish wprowadził, to jest moje prywatne zdanie, bardzo dużo nowości, czym również byłem zaskoczony nieco, bo pojawił się nowy miks, pojawiły się nowe kulki Jet 1, który naprawdę działa, na który łowimy, który jest skuteczny, który był testowany wcześniej i wdrożony do produkcji. Pojawiły się ciasta do oklejania, czego nie było. Pojawiły się pelety w smakach serii Legend.
sympatycy i użytkownicy Jetfisha na pewno wiedzą, o co chodzi. Można by tu długo opowiadać, ale nie będziemy zanudzać tutaj. Pojawiły się również takie przynęty, o które też dopytywali się klienci, jak na przykład pelety dipowane, no, tak zwanego szybkiego chwytania, bardzo szybko pracujące. Pojawiła się taka nowość, która nie jest nowością w Czechach, bo w Czechach jest to już latami znane. Nazywa się to po czesku rochlikowe boili. To są tak, przetłumaczyć na polski, to takie jakby kulkochlebki. To są gotowe kulki z takim sznureczkiem w środku, które nie musimy zakładać na włos, tylko bezpośrednio haczyk przez to przyciągamy. Kulki są bardzo, bardzo mocno nasycone atraktorami. One bardzo mocno pracują. Bardzo szybko atraktory się uwalniają i szybko pracują. Oczywiście kulki szybko miękną, więc nie są to na jakieś tam długie zasiadki i tak dalej, też raczej do takiego szybkiego chwytania, gdzieś zawody, czy jakaś łowienie zrzutu, gdzieś jakieś punktowanie, próbowanie w tym miejscu, do tego to zostało stworzone. Pop-upy 10-milimetrowe również wyszły po raz pierwszy z Jetfisha w tym roku. Wyszły również dumbbellsy 11-milimetrowe, też w wielu smakach. A co z czym nie chcieliśmy czekać, co teoretycznie miało być dopiero w przyszłym roku co miało wyjść, ale no takie z centrali, o powiedzmy, taki rozkaz wyszedł, wprowadziliśmy serię amurową. Ta seria amurowa składa się tak z kulek 20-milimetrowych pakowanych na razie w opakowaniach 800 gram. Pojawiły się pop-upy, pojawiło się ciasto do oklejania i pojawił się Sweet Liquid Amur. Wszystko należy to, te produkty należą do serii amurowej. Troszkę późno, może za wcześnie, może trochę za późno, ale tak wyszło po prostu. Nie chcieliśmy z tym czekać i jest ten amur od września, jest amur w sprzedaży również. Czekamy na efekty klientów i sympatyków od wiosny przyszłego roku. Do tej pory Jetfish był identyfikowany niejako z takimi typowymi smakami typu sławnego bioskwida, prawda, już tyle lat, potem już od paru lat biokraba, ze smakami typowo rybnymi, rybopochodnymi, prawda. Kulka Jet 1, mix Jet 1 jest troszkę inny. Tak jak się dowiedziałem i słyszałem, ktoś tam gdzieś na Mauritiusie zaczął produkować jakieś i wydobywać jakieś nowe mączki i właśnie na bazie tej mączki powstał Jet 1, który jest mieszanką tej mączki rybnej plus jakiegoś proszku wątrobowego z dużymi dodatkami kwasu masłowego i również esencjami owocowymi. Także mimo że ta kulka można by ją nazwać śmierdzielem, w żargonie oczywiście naszym, wąchając ją można wyczuć właśnie te owocowe zapachy, co po prostu jest jakąś, powiedzmy, na ten rok i nowością, ale jest czymś innym, tak jak mówiłem, idzie to bardziej w stronę już jakichś tam smaków bardziej owocowych, z czego do tej pory nie za bardzo Jetfish był znany, albo bardziej kojarzony ze smakami rybnymi, prawda? Co jeszcze można powiedzieć, zarówno Jet 1, jak i wszystkie kulki z serii Legend również od tego roku są oferowane w sprzedaży w numeracji 30 mm i są to kulki specjalnie utwardzane. Specjalnie z dużym dodatkiem albuminy, gotowe kulki z dodatkiem albuminy i te kulki nawet w temperaturach wody około 20-20 paru stopni są w stanie wytrzymać nawet do 3-4 dni, czyli zupełnie już na takie ciężkie łowienie, gdzie przyjeżdżamy, wywozimy i wiemy, że w tym miejscu chcemy łowić i w tym miejscu czekamy na tą rybę, kładziemy tą kulkę i wiemy, że ta kulka po prostu wytrzyma tam, że nie rozpadnie się. Do tej pory firma Jetfish była kojarzona z produktami z wysokiej półki, prawda, cenowo z wysokiej półki. Jednak zmieniło się dużo od ubiegłego roku, ponieważ nie oferujemy tylko produktów tych drogich. Mamy produkty, jeżeli chodzi o kulki, na przykład serii Mystery, to jest ta średnia półka i ta najniższa półka.
spółka premium, także ja myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a powiedzmy sobie szczerze, że nie tylko te najlepsze kulki łowią, bo ja jako karpiarz wiem, za takiego się uważam przynajmniej. Uważam, że najważniejsze jest miejsce i czas, w którym się znajdziemy nad wodą. I dlatego zachęcam do przejrzenia naszej oferty i na pewno każdy coś znajdzie dla siebie. Także jak mówię, Drzetwisz to nie tylko drogie produkty. Z aktywności planowanych na rok przyszły na pewno będą to targi zarówno i poznańskie, i zabrzańskie. Planujemy zorganizować zawody Super Puchar Drzetwisza na zbiorniku Dębowa, ale jeżeli będzie wszystko już dograne, dopięte na ostatni guzik, będzie oficjalna informacja o zawodach, co, kiedy, gdzie i jak. Także zapraszam na targi, nie tylko na zakupy, zapraszam na pogawędki na nasze stoisko, na opowiadania wszystkich naszych klientów i do zobaczenia na targach.